Dzień dobry Państwu, witam wszystkich 23 grudnia 2023 roku. To moje ostatnie wideo przed świętami i chciałbym podsumować to, co miało miejsce przynajmniej ostatnio, może sięgnąć czasami troszeczkę dalej. Proszę Państwa, to, co w Polsce ma miejsce obecnie, czyli bezprawne przyjęcie tam telewizji i innych, powiedzmy, historii, i to, co jeszcze będzie miało, jednak jest to wino PiS-u, bo Prawa i Sprawiedliwości, szeroko rozumianej obecnie opozycji, czyli prawicy, jak niektórzy je nazywają. Proszę Państwa, prawica generalnie przygotowała się na jakieś tam, powiedzmy, historie, ale przygotowała się pod kątem legalistycznym, pod kątem prawnym. Jak chodzi, powiedzmy, o spółki Skarbu Państwa, czy tam telewizję, jakieś inne historie. Pod kątem prawnym to może to wyglądało dosyć dobrze i to było może nie do ruszenia. Natomiast nie przygotowała się pod kątem bandyckim. I tutaj, że tak powiem, pod kątem bandyckim, że tak powiem, miała zero kompetencji, no i zero przygotowania. Dlatego jest normalne, że pod kątem bandyckim przegrali w tej chwili, przegrywają. A pod kątem prawnym nikt się z nimi nie liczy, bo prawo, że tak powiem, to jest tak jak u historyków czy jakichś innych, to jest względem. Dzisiaj, powiedzmy, jest prawda taka, jutro jest prawda taka. Także nawet prawo, co wydawałoby się, że na bazie prawa rzymskiego, na takim czy innym, że powinno być w miarę trwałe, to się okazuje, że prawo nic nie znaczy, jeśli, powiedzmy, jest taka wola, żeby go naginać, przeginać albo inne historie. W każdym razie o tym, że Polska jest, że na bandytę jest potrzebny bandyta, to ja nagrałem wideo chyba na TikToku, nie wiem czy było na YouTubie, jeszcze dużo wcześniej przed tym zamachem na telewizję polską, przed tym puczem całym. Także na bandytę jest potrzebny bandyta i tu wspominałem o tym właśnie, że też było nagrane następne wideo na temat służb, że służby stoją, powiedzmy, za Platformę Obywatelską, za tą szeroko rozumianą opozycją wtedy. Kwestia jest tego, że śmiałem się i tak powiem, no szydziłem z tej polskiej, tej indolencji prawicy, takich gamaniostwa prawicy, takich ludzi no nieprofesjonalnych. I tu mam na myśli, powiedzmy, Wójcika czy Kamińskiego, którzy powinni mieć kontrolę nad służbami, a jak ja wtedy opisywałem, to nie mieli żadnej kontroli nad służbami. Proszę Państwa, jak ja przyjechałem do Polski, bo przez długi okres czasu nie interesowałem się w ogóle polityką, później mieszkałem w Stanach ponad 21 lat i później jak przyjechałem do Polski chyba w 2002 roku, to w kilka miesięcy później, powiedzmy, jak mieszkałem, to się dowiedziałem, że przy zakładaniu alarmów, że te wszystkie alarmy w mieszkaniach, że te wszystkie służby, te wszystkie firmy ochroniarskie to są starzy ubeccy, to są służby, którzy, tak powiem, na tym się znają. To jest ich były takim miejscem, taki spadochron, powiedzmy, na emeryturę, powiedzmy, sposób na zarabianie pieniędzy. Także służby ochroniarskie, czy to były w telewizji, czy gdzieś indziej, to była tylko i wyłącznie, to była jakaś ubecja stara. I oni po prostu to są starzy ubecy i zachowują się tak jak starzy ubecy. Także tutaj nie było dla mnie żadnego zaskoczenia. Natomiast faktem, że wspominałem, że te służby trzeba by było wymienić, powiedzmy, w rozmowie z znajomymi, że potrzeba było, tak powiem, wynająć jakieś nowe służby, które by tam przypilnowały. Ale proszę Państwa, nowe służby to są stare służby, także podejrzewam, że Sienkiewicz czy ktokolwiek inny to ma pełną kontrolę nad tymi służbami, a Kamiński i tam Wójcik mieli zero kontroli. Z drugiej strony, pamiętacie Państwo jeszcze, jak powstawały wojska tak zwanego Macierewicza, czyli Wojsko Obrony Terytorialnej. Jak wszyscy wiedzieli, to było Wojsko Macierewicza. I szkoda, że Macierewicz się nie posłuchał. Nie zrobił wojsk Macierewicza, bo w Polsce, tak samo jak chodzi o służby, to powinny mieć takie służby lojalne, wewnętrzne, które nie mają nic wspólnego z dawną UBECją, SBECją czy WSI. Tak samo i powiedzmy część wojsk, czy powiedzmy w innych państwach, czy to w takim państwie, czy w innym, już nie będę w tej chwili mieniał, są gwardie narodowe, które są lojalne wobec prezydenta albo wobec rządu, którzy w czasach, powiedzmy, jakichś tam zawieruchy, tak powiem, są najbardziej lojalne i stoją w obronie tego, któremu obiecali służyć. W Polsce czegoś takiego nie było. Także jak Państwo widzą, jak te filmy nagrywałem, że na bandytę potrzebny jest bandyta, tutaj zostało zmarnowane, bo na służby potrzebne być jeszcze lepsze służby.
I to fakt, że ja to opisywałem, ale to, no nie wiem, ja się, proszę Państwa, na służbach się nie znam. Nie znam się na tym, ale nie muszę się znać, żeby widzieć pewne, tak powiem, uwarunkowania. Pewno, powiedzmy, przyczyna i skutek. Powiedzmy, jak jest taka przyczyna, to taki może być skutek. Także w zasadzie logika mi jest bardziej bliska niż, powiedzmy, tam wewnętrzne jakieś tam informacje, że takie albo takie są służby, z tego czy z innego wynikają. Także na tym odcinku Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat wykonała zero pracy. Dlatego uważam, że to jest, że to partia po głupców, durniów i kwasem takich bez jaj, takim miękkim członkiem robionych, powiedzmy, tych posłów, którzy, że tak powiem, posiadając pełnię władzy, nie korzystali tej władzy, a wręcz się bali korzystać tej władzy, woleli, powiedzmy, ubolewać tamtego i ojczyć, że nic nie możemy, Unia Europejska. Tak, jak się przychodzi do władzy, to się albo ją sprawuje, albo się oddaje, powiedzmy, na dzień dobry i nie zawraca dupę ludziom przede wszystkim. Następna sprawa, tak powiem, że każde poważne państwo, że już nie mówię, powiedzmy, o Rosji, ale każde poważne państwo, które się liczy, to ma też pełną kontrolę, kto finansuje, powiedzmy, w danym państwie jakieś opozycje, czy powiedzmy jakieś takie, czy inne ruchy. To dotyczy Ameryki Południowej, gdzie tam Amerykanie mają ogromne wpływy. To są tak zwane organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe to rzeczywiście są pozarządowe, bo nie, na pewno nie służą temu rządowi, który, załóżmy, jest u władzy w Polsce czy gdzieś indziej, tylko służą obcym rządom. Także te wszystkie fundacje, czy tam Batorego, czy jakieś tam fundacje jakieś niemieckie, te pozarządowe, które tam, wiesz, wysyłali pieniądze, szpikowali te polskie opozycje, takie ruchy inne, ekologiczne, inne. To nie, rzeczywiście, to są sterowane przez obce służby i to są organizacje, które, powiedzmy, w poważnych krajach są w pełni kontrolowane. W Polsce natomiast były zero kontroli. Zero kontroli to jest następna głupota, indolencja, bezpłciowość, to jest głupota totalna, kretynizm Prawa i Sprawiedliwości i tej szeroko rozumianej prawicy. To jest głupota. Kwestia jest tego, że oni ciągle miauczeli, jak te telewizje włączałem, to mi się żal robiło tych ludzi, jak oni, że nie możemy robić tego, bo co powie Unia, tego nie możemy zrobić, bo co pomyślono Stany Zjednoczone albo inne kraje. Ciągle było te jojczenie, ciągle te skamlanie, miauczenie, że nic nie mogą, bo to Unia Europejska, bo to tamto. Nawet taki Orban, który ma tak małe państwo, jest i zachowuje się jak mężczyzna, zachowuje się stanowczo. Według mnie on jest właściwym prezydentem. On jest prezydentem, którego można brać, czy mężem stanu, z którego można brać przykład. Następnym człowiekiem, którego można brać przykład, to oczywiście to jest Erdogan. Z tych ludzi się patrzy małe państwa, powiedzmy, jak Węgry, a mają poważnego prezydenta u nas, od lewa do prawa, w całej opozycji. To była kupa śmiechu, kupa błaznów, ludzi, którzy, że tak powiem, takich, no, amatorów, powiedzmy, politycznych. Ja uważam, że bez szkoły dyplomatów to są ci ludzie przypadkowi, którzy w zasadzie, że jak będę robił dobrze, to z tego wyjdzie dobrze. Demokracja, demokracja, ale musicie mi, każde normalne państwo ma swoją bandyterkę i nie pozwala na powstanie obcej bandyterki. Obca bandyterka to są organizacje pozarządowe, takie czy inne fundacje, inne historie. Te fundacje, jeśli próbują istnieć, to wszystkie przepływy powinny przechodzić przez rząd, powiedzmy, i rząd wtedy, powiedzmy, patrzy, na co te pieniądze idą i sobie wybiera, powiedzmy, na lewo i na prawo, powiedzmy, miejsca, gdzie mogą pójść, a te pieniądze podejrzane konfiskuje i w ten sposób wzbogaca ten budżet narodowy, skarb narodowy. Także jak Państwo widzą, tutaj na bandytę, potrzeby z bandyta, tutaj zachowali się jak amatorzy, jak błazny. Wstyd mi za te państwo. Dlatego czy te Wójciki, czy jakieś Kamińskie, czy inne, nawet jak pójdę do pierna, to ich nie będę żałował, po prostu, bo oni przespali ten czas, gdzie powinni pracować. Nie powstały niezależne służby, nie zreformowali dawnych służb, bo szczerze mówiąc, to wiadomo, że każdy ma tych swoich znajomych. Ja też mam takich różnych znajomych, którzy są moimi przyjaciółmi. Ale te służby, no, trzeba było zaorać, po prostu trzeba je, już nie chcę mówić, bo ja po prostu mam pomysł na nich, jak to zrobić, ale już nie chcę mówić głośno, ale w każdym razie taki, że one powinny przestać istnieć, a jeżeli by próbowały w jakiejkolwiek sprawie zaistnieć, to by, tak powiem, gubiły emerytury, gubiły miejsca pracy, gubiły to, tamto. I na tej zasadzie, że finansowej ich i ich rodziny, jakby zostały, tak powiem, przejęte majątki, to by po prostu by dali sobie spokój z polityką, aby zajęli się, powiedzmy, czymś pożytecznym,
albo niepożytecznym, ale nie niepożytecznym dla państwa polskiego. Także to jest druga sprawa. Także będę powoli kończył, ale to, co teraz ma miejsce, no nie wiem, jak to się skończy, bo prezydent zachowuje się tak jak prezydent, czyli zachowuje się fatalnie. To jest dla mnie postać chyba groteskowa bardziej, bo nie wiem, się daje, że on do tej pory chyba raczej nie ma nic do powiedzenia, bo poważny prezydent to by miał jakąś Gwardię Narodową, by poszedł, powiedzmy, z takimi ludźmi do Sejmu, by tam wygłosił jakieś orędzie, powiedział cokolwiek. On nic nie mówi, on opowiada o dupie Maryni, także to jest dla mnie postać taka raczej groteskowa, trochę taka, no faktem, że różnymi swoimi wypowiedziami dostarczał taki no groteski, taki błazenady, no ale po prostu to Polskie generalnie na nic lepszego nie było stać i uważam, że po tych wszystkich prezydentach Kaczyński był najlepszy, ale też zrobił dużo głupstw, jak chodzi o traktat z Unią Europejską, jak chodzi o ten bye-bye i bibi, bye-bye, te organizacje rzymiańskie, co sprowadził do Polski Nowej, te inne historie, to no, popełnił takie różne głupoty. Dlatego uważam, że urząd prezydenta to generalnie powinien być zlikwidowany. I teraz już ostatnie, powiedzmy, słowo dla tak zwanej szeroko rozumianej prawicy, szeroko rozumianej, powiedzmy opozycji, powiedzmy jak nadzieja, tutaj nie ma żadnej nadziei, po prostu jedyna nadzieja, że wyjdą ludzie na ulicę, no i oczywiście będzie rozlew krwi, bo oni się nie będą patyczkować i tylko w ten sposób będzie można zmienić władzę. Ale jak się zmieni władzę, to nie chciałbym nigdy w życiu, żeby się znów jakikolwiek PiS doszedł do władzy. Nie chcę takich błaznów, ignorantów, impotentów politycznych więcej widzieć w polityce. Ja to nawoływam przez ostatnich 8 lat, znaczy od momentu, jak została wyrzucona szydło i Macierewicz z rządu, że to jest banda błaznów i nie chcę, żeby tacy ludzie wrócili. Nawet jeszcze pół roku temu, rok temu mówiłem, że dla dobra sprawy ten, no jak on się nazywa, Morawiecki będzie się podać do dymisji, ktoś inny powinien się zająć, powiedzmy, polityką. I druga sprawa, no oczywiście, no, jak chodzi o telewizję, to wiadomo, że oni myśleli, że będą rządzić do usranej śmierci, dlatego nie przygotowali żadnej alternatywy telewizyjnej, poza telewizją Republika, która w tej chwili odżywa, której sam oglądam. Ale tego Matyjaszczyka, co wybrali zamiast Kurskiego, Kurski to był może taki dyskopolowy, ale to był taki hamowaty, ale taki silny człowiek, a ten to taka według mnie taka postać, taki no, na granicy takiego teatru, taka bardziej, przepraszam za wyrażenie, ale mi wydaje się, że jest bliżej mu do takiej pierdoły, człowieka bez jaj, który, tak powiem, jest bardziej takim humanistą, opowiadać o sztuce, jakie tu piękne te drzewa, a chmury jakie ładne, a to tamto, tak, znaczy w dupie Maryni. Taką organizacją jak telewizja będzie rządzić ktoś naprawdę silną ręką, taki no właśnie a la Kurski, powiedzmy, tam w PiSie to takiego nie było, był tam jeden ten taki, co tak to po angielsku w miarę dobrze mówi, co tak się tak z zęby zaciska, to też taki człowiek no trochę no, nie mało atrakcyjny wizualnie, ale no taki bardziej, taki trochę bliżej do tych bandytów i to właśnie, czy takich pozytywnych bandytów, właśnie co Państwu mówiłem, jak on tam się nazywa, a nieważne, to w tym Parlamencie Europejskim coś tam działa. W każdym razie teraz, że tak powiem, to można oczywiście miauczyć i ojczyć, kurczę, że jakieś źle, jakaś tragedia w Polsce, to tamto, ale trzeba szybko, tak powiem, przeorganizować się i wybrać, powiedzmy, bandytów, bo powiedzmy, pod kątem prawnym, to już macie to obcykane, macie to czy tamto, ale pod kątem prawnym to nie ma dla nikogo znaczenia, do zagranicy szczególnie, co się w Polsce dzieje. Ale pod kątem bandyterki to najwyższy czas to zrobić, bo w sposób tylko, jaki ludzie przejmą władzę, to nie chcą mieć tego, chcą mieć swoich silną władzę. Jeżeli nie będzie silnej władzy na tak zwanej prawicy, będą tylko chodzili, powiedzmy, tylko, powiedzmy, ja też jestem człowiekiem wierzącym i modlili się, żeby Pan Bóg załatwił za nich sprawę, że tutaj, że wymodlą zwycięstwo, nie ma sprawy. Trzeba najpierw tej modlitwie pomóc. Trzeba wysłać swoich ludzi, może niekoniecznie, ja ich tam, powiedzmy, nazywam bandytami, żeby było łatwiej i szybciej może było zrozumieć, ale ludźmi silnej ręki, którzy będą bezwzględni, którzy bezwzględnie będą się zachowywać. Kwestia z tego, że na dzień dzisiejszy to bezwzględnością to się spotka ta szeroko rozumiana prawica i nawet jej sympatycy, a tamci będą szli po bandzie, bo cała Europa i świat jej sprzyja. Jestem jako też Amerykanin, znaczy nie tyle rozczarowany, co na odcinek Polski został wypuszczony ten Mark Brzeziński, ten
jakoś się nazywa ten ambasador. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość to też, dlatego tu świadczyło o tym, że nie mają żadnej władzy, nic nie potrafią, tylko potrafią lamentować i bać się, kurczę, byle. Główna powinni, powiedzmy, powiedzieć, że nie są zainteresowani tym ambasadorem, jest persona non grata, wyrzucić go z Polski. Bo on patrzy na Polskę pod kątem ideologicznym, a nie praktycznym. Polacy mieli szczególny moment, jak zaczęła się wojna na Ukrainie, Amerykanom ta wojna była na rękę, potrzebowali walki w Polsce i w Polsce by mógłby rządzić największym bandyta, który szedłby po bandzie, tak powiem, przeciwko prawu, naginał prawo, robił wszystko, co chciał i Amerykanie dalej by go popierali, tak jak Amerykanie popierają Saudi Arabię i innych bandytów wszędzie na świecie, dopóki oni są im potrzebni do czegoś. Amerykanie, Polacy byli Amerykanom potrzebni i wtedy można było robić wszystko i ambasadora wygonić i inne historie. To nie, to lamentowanie, bo on do TVN-u chodzi, nas nie kocha, a co to będzie, tak i takie pierdoły i pierdoły. Jeszcze raz wszystkim życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, serdecznie pozdrawiam panie i panów, panie szczególnie na Facebooku, bo z nimi mi się bardzo mile rozmawia, są naprawdę bombowe, są sympatyczne, miłe i które no bardzo je lubię i szanuję. Życzę im i ich rodzinom wesołych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkim moim znajomym z lewa, z prawa i takich, i srakich, i tych, co popierają i opozycję i tego. Wszystkich wesołych świąt Bożego Narodzenia i niech zostanie w naszych sercach przede wszystkim, że tak powiem, Pan Bóg, następnie rodzina, a później Polska jako trzecie miejsce. Ale jeżeli Polski nie będziemy mieli w sercu, to nie wiem za bardzo o co się bić, to tylko bić się o kasę. A jak się kasę, może jak się nachapie, to wtedy może jechać do Włoch i tam powiedzmy sobie szaleć, bo pośród tych gorszych ludzi to niektórym się ciężko żyje. Serdecznie pozdrawiam, hasta la vista.